Siemaneczko, dzień dobry. Mietek. Poprzedni mietek niestety wrócił do dealera. Teraz mamy 2013, poliftowy, taki jak chciałem. Uwielbiam to auto, jak ono wygląda. Mimo, że to już jest stary w środku, niektórym się może nie podoba. Te nowsze wersje są może i lepsze, fajniejsze, ładniejsze w środku. Każdy ma to, co może, tak? Jeśli chodzi o mnie, to w porównaniu do W212 z końca roku, czyli tam 2012 ostatni już chyba był, w 2013 wyszedł ten już liftowy model. Tu już jest ten nowoczesny grill, ten przód całkiem inaczej fajnie wygląda. I co uwielbiam w Mercedesie, że można odpiąć zawiasy i położyć klapę do góry. Mega fajne przy robieniu coś przy silniku czy czymkolwiek. To chyba tylko ma Mercedes, mega patent. To jest akurat wersja AMG, czyli ma felgi AMG, czarną podsufitkę, ściętą kierownicę, zaraz pokażę. Bardzo mnie jara to, że ma te właśnie LEDy z tyłu, o wiele fajnie wyglądają, w nocy w ogóle mega fajnie wyglądają. Czarne szyby to nie ja, ale akurat nie jest zrobione to rumuńskim, cygańskim jakimś sposobem, tylko normalnie fajnie to wygląda. Jeszcze myślałem, żeby zrobić z przodu polaryzowaną tą ochronę przedniej szyby, co mega fajnie wygląda. W środku wam pokażę szybciutko, jak to wygląda. Fotele te od niby AMG, bo to jest półskóra, pół Alcantara. Ta kierownica jest fajna, bo ona ścięta pod spodem, no nie każdy to lubi. Białe zegary, 3, nie tak jak w poprzednim modelu było 5. Zegarek ładny po środku mercedesowski, czy komuś się to podoba, nie wiem. Ten cały trim jest tak jakby, to ani carbon, to jest takie jakby aluminium, takie fajne, chropowate, mega fajne. Oczywiście automat, bo akurat manualu nie chcę. Od 15 lat jeżdżę automatami i nie narzekam. To jest akurat ta jednostka dwulitrowy. Z tego względu, że jest to wersja AMG, on ma 200 koni, a nie 173, tak, czy tam 175, tak jak mają zwykłe ten 220 CDI. To jest E250 CDI, czyli on ma troszeczkę podkręconą tą moc. Prawdopodobnie można mu zrobić mapy pierwszej tej, wskoczy nawet na 230-240. Na razie się ku temu nie skłaniam, wystarczy to co jest. Oszczędność około 6,5, od 6 do 8-8,5 litra. Czy to jest dużo? Dla niektórych może tak, dla mnie akurat jest taka w miarę rozsądne spalanie tego auta. Nawracając do tego, że sprzedawcy samochodów mówią wam zawsze, że tak, robili serwis i tak dalej. Tu niby był serwis olejowy robiony 3-4 tygodnie, 4 tygodnie już go mam. Filtr oleju był tak zakręcony, że nie można było go odkręcić kluczami, nasetkami i tak dalej. Był pokrzywiony, uszczelka była już praktycznie na płasko i sztywna, więc jeśli ktoś zmieniał filtr i nie zmienił nawet, jakbyś nawet nie zmienił tego o-ringu, chociaż dużo takich papudraków jest właśnie, że nawet nie zmienią tego o-ringu, ten film na pewno nie był zmieniony. Olej był zachlapany wszędzie, był olejem, było dolane także aż pod sam korek, co też nie jest dobre dla silnika, bo leje się 3/4, a nie pod sam korek. Więc po 4 tygodniach zrzuciliśmy olej, zrobiliśmy płukankę. Ja używam akurat oleju Liquid Moly i zrobiliśmy płukankę silnika Liquid Moly firmy. Zalaliśmy olej taki, jaki był dedykowany do tego silnika. Zmieniliśmy filtr z nowymi o-ringami, dają w pakiecie, więc jeśli jest za darmo, to po prostu to ludzie używajcie. Ja nie wiem, czemu mechanicy są tacy leniwi i mają to w dupie. Co jeszcze? Zalałem go później ceratekiem, żeby miał tą ochronę. Ja akurat cerateka zalewam co zmianę oleju i robię płukankę. Uważam, że stara szkoła najlepsza, czyli co 10 tysięcy kilometrów, czyli co 6 tysięcy mil, bo ja akurat mieszkam w Anglii. To jest takie zdrowe dla silników, które no, są używane już w ogóle dla diesli, którym się jeździ po mieście czy tam po autostradach. Można troszeczkę to wydłużyć, tą zmianę oleju, przedłużyć tam, nie wiem, do 15 tysięcy. Ja akurat wymieniam co 10 tysięcy kilometrów i jeżdżę praktycznie też po autostradach w większości. Nie przeszkadza mi to, żeby wylać te parę stówek na olej, czy tam akurat tu cały serwis kosztował 120 chyba funtów sam oleje i filtry, a robocizna i tak dalej wyszło tutaj, nie wiem, może z 200 chyba 10 funiaków. Czy to jest dużo? Taka sama cena jest w Polsce i raz na rok ludzie, to przecież to nie jest jakaś tragedia, tak? Nawiązując do tego, że mówili, że zrobili cały serwis główny, tak?
chciałem zobaczyć, jak wygląda. Jak zobaczyłem, że już nie był wymieniony ten filtr oleju, więc postanowiłem sam sobie wymienię filtr powietrza. Żeby go wymienić, trzeba odkręcić komputer główny. I tu są takie zatrzaski. Najlepiej je z kablami głównymi doprowadzającymi tam i tak dalej. Ten cały, to można wypiąć, żeby to nie było, nie przeszkadzało. Są cztery śruby. Nie wiem, jak one się nazywają, Torx czy nie Torx, tak to wygląda, to są te gwiazdki całe. I później jest chyba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chyba śrub już na wkładkę, też takiej wielkości, chyba normalna. Nie wiem, ja nie wiem, jakie to jest oznaczenie tego, to jest T25, o, tak to się nazywa. A tutaj mam dziesiąteczkę, żeby wykręcać komputer, tak? No i teraz zobaczcie, bierzecie to do góry, kładziecie sobie na bok, odkręcacie ten plastik, ja akurat go umyłem teraz już, wyciągacie i niech mi ktoś powie, że w ciągu 3 tygodni ten filtr tak się zajebał. No to jest kurwa aż, to jest, ja sorry, że już przeklinam, ale perfidność tych ludzi, którzy ci coś tam opowiadają i mówią, to jest po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, nie? Że to jest filtr niewymieniany przynajmniej przez rok, przez dwa albo i więcej, nie? Więc się cieszę, że sam sobie to mogę ogarnąć, bo to nie jest trudna sprawa. Jeśli ktoś się nie boi i ma jakieś tam podstawowe narzędzia, da sobie spokojnie radę. I naprawdę zachęcam i polecam, żeby każdy naprawdę raz na jakiś czas otworzył tą maskę, jeśli oczywiście lubi motoryzację. No ja nie jestem mechanikiem, jestem kucharzem, ale no takie rzeczy to sobie każdy może ogarnąć, nie? Akurat co my mamy za filtr? Zaraz, ten mój burdelik. O, taki filterek mamy. Oznaczenie LX1686/1. Zaraz sobie go tutaj wyciągniemy. Sorry, że nagrywam jedną ręką, no ale nie jestem znanym youtuberem czy tiktokerem. Jak to się tam, jak oni się nazywają, tam się tak się nazywają. Influencer, o, tak to się chyba teraz nazywa w tych czasach, żebym miał swojego kamerzystę, stojaki, lampy, chuje muje w dzikie węże. Także tak wygląda nowiutki, czyściutki filterek, a tak wygląda papudracki, który był niby zmieniony. Także polecam każdemu, żeby się zaopiekować swoim jadkiem. I na pewno nie będziecie musieli po garażach jeździć i naprawiać tego. Pozdrawiam Was wszystkich. Na razie. Hej.